Dzień dobry, ja nazywam się Damian Matusik i w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o kosztach ładowania auta elektrycznego. W przypadku ładowarek komercyjnych kilowatogodzina przy ładowaniu prądem zmiennym to jest koszt w okolicach złotówki i 95 groszy za kilowatogodzinę. Jeśli chodzi o ładowanie prądem stałym na szybkich ładowarkach, zazwyczaj jest to w okolicach 3 zł i 15 groszy za kilowatogodzinę. Natomiast dostawcy również oferują opłaty abonamentowe, żeby obniżyć koszty ładowania. Przykładowo, jeśli wykupimy sobie pakiet, który nazywa się Large w aplikacji Volvo Cars, opłata za ładowanie prądem stałym, czyli tymi najszybszymi ładowarkami, spada nam z tych 3,15 do 2 zł i 15 groszy za kilowatogodzinę. Jeśli chodzi o ładowanie w zaciszu domowym, wszystko zależy od stawki, którą mamy, bądź też od tego, czy posiadamy fotowoltaikę, czy też nie. Przyjmijmy, że dzisiaj średnia stawka to jest złotówka za kilowatogodzinę. Na swoim przykładzie mogę powiedzieć, że obecnie mam taryfę G12, co w taryfie nocnej pozwala mi ładować samochód ze stawką w okolicach 50 groszy za kilowatogodzinę. Przeliczając to na koszty, jeśli samochód zużywa nam 16 kWh na 100 km, przejechanie właśnie takich 100 km będzie kosztowało w okolicach 16 zł, bądź na przykład przy tej taryfie nocnej 100 km to będzie około 8 zł. Muszą Państwo pamiętać, że różni operatorzy mają różne stawki, natomiast rozbieżności między nimi są niewielkie, zazwyczaj wahają się w okolicach 10 groszy za kilowatogodzinę. W dzisiejszym odcinku to tyle. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące aut elektrycznych, zapraszamy do naszego salonu Volvo Autogala na ulicy Toruńskiej 90 w Warszawie. Do zobaczenia.